W tym tygodniu byliśmy razem z Ewą, moją żoną, na wschodzie Polski. Była to podróż nieplanowana, niespodziewana, ponieważ trzeba było powiedzieć do zobaczenia mamie Ewy, a mojej teściowej, która odeszła do wieczności w poniedziałek. Nasza podróż była wielkim emocjonalnym przeżyciem. Wiele zdarzeń, spotkań z ludźmi. Jednym z takich zdarzeń była rozmowa z pewną osobą, gdy szliśmy w kondukcie żałobnym. Ten ktoś miał trudności z poruszaniem się, więc razem z Pawłem, naszym synem, byliśmy w asyście, by tej osobie pomóc. Idąc, rozmawialiśmy o tym, co się dzieje z tym, co się dzieje z tamtym, ze znajomymi z minionych lat. I ten nasz towarzysz w żałobnym kondukcie na skutek tych wspomnień kilka razy doznał głębokiego wzruszenia, dosłownie do łez, na wspomnienie dawnych czasów. I można pomyśleć, że to jest dobre pytanie. Jakie przeżycia uznałabyś za najbardziej szczęśliwe, za którymi najbardziej tęsknisz? Jednak gdybym ja sam miał się zmierzyć z tym pytaniem, to musiałbym powiedzieć, że nie zamieniłbym dzisiejszego dnia na żaden wcześniejszy. No właśnie takie pytanie. Jakie przeżycia z przeszłości moglibyśmy uznać za najbardziej szczęśliwe? Owszem, sporo było poruszających przeżyć w przeszłości, ale jednak to dzień dzisiejszy jest tym, który nakłada się jakby na całą przeszłość jako jeszcze lepsze przeżycie niż te z przeszłości. Jak to jest możliwe? Dzisiaj we fragmencie Bożego Słowa będziemy mogli zobaczyć duchowe podstawy takiego odczucia. Bo w kimś z nas może pokutować tęsknota za dawnymi czasami. Kiedyś to było wspaniale. Ale myśląc w ten sposób, że to kiedyś było wspaniale, od razu nam coś dźwięczy w uszach, jakieś ostrzeżenie, prawda? Coś tu jest nie tak, gdyby to było normą, gdyby w planie Bożym dla naszego życia było właśnie to. A teraz, człowieku, pozostało ci tylko wspominać, co było. No, trochę smutna perspektywa. Na szczęście nieprawdziwa. Bóg nie jest taki. Raczej normą dla tego planu Boga dla naszego życia jest to, by iść coraz bardziej w górę, co sprawia, że to dzień dzisiejszy jest najlepszy z dotychczasowych. Czy tak naprawdę jest? Przeczytajmy pierwszą część fragmentu z listu do Rzymian, który dzisiaj będziemy poznawali, z listu do Rzymian 4. Jemu on, czyli Abraham, uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Jest tu wzmiankowany niejaki Abraham, informacja dla tych, którzy niekoniecznie są obeznani z Biblią. Żył mniej więcej 3900 lat temu. Od niego wywodzi się Izrael. Naród Izrael, Żydzi. I popatrzymy dzisiaj na etapy jego wiary. Jak Bóg ją w nim budował. Do głównych epizodów jego życia, życia Abrahama, należy fakt, że Bóg obiecał mu potomka. Potomka, z którego będzie wywodził się wielki naród. Ale był poważny problem. Jego żona Sara była bezpłodna.
Bóg jednak obiecał. Powstało z tego pewne napięcie. Abraham i Sara zbliżali się już do setki i nic w tym temacie się nie działo. Cały czas czekali. Aż tu nagle, w czasie, kiedy naturalne możliwości już przeminęły, już dawno się skończyły, byli w końcu blisko setki, okazało się, że Sara jest w ciąży. Po raz pierwszy w życiu miała zostać matką. Matką potomka, od którego Bóg miał spełnić wielką obietnicę. Jej wiara i wiara Abrahama wchodziła w nowy etap. I dzisiaj właśnie przyjrzymy się etapom wiary, przez jakie Bóg prowadzi wierzącego człowieka, kogoś, w kim tą wiarę buduje, etapy wzrostu wiary. Jaką wiarę miał Abraham na początku drogi? Bóg dał mu pewną obietnicę, relatywnie nietrudną do spełnienia, że będzie miał ziemię na własność. I właśnie ta obietnica ujawniła prawdę o jego wierze, stan jego wiary. Abraham miał wielkie wątpliwości. Pytał Boga, jak mogę się o tym przekonać. Jego wiara na początku była bardzo słaba. Bóg jednak zaangażował się w jego życie, w budowanie jego wiary i po kilkudziesięciu latach doprowadził jego wiarę do drugiego ekstremum. Ta zbudowana przez lata, przez Boga wiara jest opisana w tym właśnie 17 wersie. Jeszcze raz przeczytam. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Stało się coś niezwykłego. Abraham uwierzył, że Bóg ożywia umarłych. I to uwierzył nie teoretycznie, ale w rzeczywistej sytuacji, gdy miał stracić syna długo wyczekiwanego. Autentycznie uwierzył, że gdyby on zginął, Bóg na pewno wskrzesi go z martwych. I w tej kwestii miał w swoim sercu pokój. A więc możemy powiedzieć, że wiara w tamtym momencie, wiara Abrahama była doskonała. Bóg ożywia umarłych. I będę starał się to przedstawić na pewnym wykresie. Zobaczmy pierwszy slajd tego wykresu. Będzie to wykres wiary Abrahama, a przy okazji też w ogóle wykres wiary człowieka, w którym Bóg tą wiarę buduje. I górny punkt, docelowy stan wiary, wiara doskonała, Bóg ożywia umarłych. Abraham wierzył w najtrudniejszą rzecz. I to w realnej sytuacji, w sytuacji autentycznego zagrożenia życia, z jego serca wypłynęła wiara, że Bóg ożywia umarłych. A przecież wszystko zaczęło się kilkadziesiąt lat wcześniej w zupełnie innym punkcie, gdy Bóg obiecał mu ziemię na własność, relatywnie nietrudna rzecz do uwierzenia. On jednak nie dowierzał. Pytał, jak mogę się upewnić. A więc dolny punkt na wykresie, zobaczmy drugi slajd. Wiara typu może, jak się o tym przekonam. Między tymi dwoma stanami wiary jest kilkadziesiąt lat różnicy. I widzimy, że praktyczna wiara Abrahama była na początku bardzo słaba. Gdy tak rozmyślałem sobie o Abrahamie i o jego etapach wiary, to pomyślałem o innym jeszcze przykładzie, innej ilustracji, która dotyczy bezpośrednio nas, naszej wspólnoty 4P, Bielsko-Katowice-Kraków. Tą ilustracją jest
powstawanie naszego ośrodka w Bielsku. Jak się przyjrzeć, to jest naprawdę wiele podobieństw do przeżyć Abrahama i Sary. Nie może być inaczej, bo to jest ten sam Bóg i ta sama wiara, którą On w ludziach buduje. Zacznijmy od tego, że ten czas, w którym teraz jesteśmy, te dni, to ostatnie dni przed porodem, mówiąc w cudzysłowie, naszego całego już ośrodka. Wiadomo, że jeszcze zostanie trochę rzeczy do zrobienia, by ostatecznie go wykończyć. Nie ma jeszcze bram, ogrodzenia, niektórych sanitariatów. Brakuje wybrukowania parkingów. Tutaj na wjeździe mamy piękną, dorodną kałużę. Brakuje trochę oświetlenia. Niewykończony jest hol główny, ale cały ośrodek będzie już mógł być używany. Brakuje malutkiej kropki nad i w postaci barierki na schodach. To zajmie jeszcze parę dni, ale to jest tylko parę dni. Bardzo krótki czas. Można powiedzieć obrazowo, wody odeszły, poród tuż, tuż. A ile to się mówiło przez lata, że oczekujemy na ten moment i właśnie ten moment nadchodzi, gdy nadzieja stanie się rzeczywistością. I dzisiaj, czy w ogóle w tym czasie przed nami możemy przypominać sobie nasze przeżycia z przeszłości, jak Bóg budował naszą wiarę. I to są wspomnienia bardzo poruszające. Na samym początku, gdy powstała myśl, ośrodek, jaka była nasza reakcja? No, wielkie hurra! Dlaczego nie? Ośrodek, co to dla Boga? Patrzyliśmy na nasz projekt, teoretycznie, bardzo ładny. Dlaczego Bóg nie miałby nam czegoś takiego dać? Entuzjazmu nie brakowało. Ale oto pewnego dnia weszliśmy po raz pierwszy na ten teren, na którym znajdowały się dwie rudery, a całość to było jedno wielkie wysypisko śmieci, teren całkowicie zdegradowany. Pamiętam tą zadumę w oczach niektórych z was, by nie powiedzieć przygniecenie. Stanęliśmy wobec wyzwania, mając środków tyle, co kropla w morzu. Niektórzy starali się sprowadzać innych na ziemię. Czyż nie powinniśmy mieć zamiary na tyle, na ile pozwalają środki? Przecież wydać można tylko to, co się ma. A jednocześnie czuliśmy podskórnie, że przecież mamy tu do czynienia z Bogiem. Rada miasta przyznała nam jednogłośnie teren, jak się przyjrzeć, wspaniały w swym potencjale. Człowiek by tego nie wymyślił. Wspaniałe działanie Boga. Więc nie na ile mamy, ale zaufanie, że Bóg poprowadzi. Takie myśli kłębiły się w naszych głowach, prawda? Ci, którzy pamiętacie, to pamiętacie. Jako żywo pierwszy etap wiary, wiara typu może, jak się o tym przekonam. Jednak stopniowo Bóg budował w nas zaufanie i przez 12 lat to podejście zwyciężało, że wchodzimy w kolejny etap, stawiamy następny krok, nie mając środków, ufając, że Bóg przeprowadzi. Ile to razy szliśmy po absolutnej krawędzi, już prawie tonęliśmy, ledwo łapaliśmy powietrze, ale nigdy nie utonęliśmy. Niezależnie od kwot, które potrzebowaliśmy, Bóg zawsze przeprowadził i nie utonęliśmy. I całe 12 lat budowania to pasmo wyzwań przed nami coraz większych. Każde następne trudniejsze od poprzedniego.
Gdybyśmy na początku stanęli przed takimi wyzwaniami jak na końcu, to chyba byśmy umarli z przerażenia. Ale Bóg stopniowo uczył nas wiary, budował ją w nas. Tak, że w danym momencie wyzwanie, przed którym stawaliśmy, no, mocno przyspieszało puls, ale nie zabijało. Jednak za kulisami działy się różne rzeczy, które były przejawem walki, by to było przez wiary. Nie inaczej było w przypadku Abrahama, wróćmy więc do niego. W życiu Abrahama był epizod z Ismaelem. Dla tych, którzy nie wiedzą, gdy Bóg długo nie spełniał obietnicy, tak to Abrahamowi zaczęło doskwierać, że postanowił działać sam, postanowił mieć potomstwo z niewolnicą, Sara na to przystała i tak zrobił. Pojawił się Ismael, ale Bóg szybko uświadomił Abrahamowi, że nie o to chodziło w jego obietnicy, że obietnica jest nadal niespełniona. To miało być dziecko obietnicy, dziecko z jego żoną Sarą. I Abraham miał wyrzuty sumienia. I przez to uświadomił sobie, jak słaba była jego wiara. Wcześniej jego wiara też była słaba, ale nie zdawał sobie z tego sprawy. Teraz epizod z Ismaelem uświadomił mu słabość jego wiary, praktycznej wiary. Ismael był chodzącym dowodem słabości jego wiary. Za każdym razem, jak go widział, miał przed oczami swoją niewiarę. A więc na naszym wykresie możemy dopisać kolejny stopień, uświadomienie sobie słabości wiary. Gdy patrzę na historię powstawania naszego ośrodka w Bielsku-Białej, było trochę epizodów, które odpowiadały temu etapowi. Po zbudowaniu pierwszego etapu, tam gdzie dzisiaj jest kawiarnia, po stworzeniu mniejszego audytorium, była dłuższa przerwa, parę lat. Było trochę epizodów, niekoniecznie po linii wiary. Był motyw szukania funduszy europejskich. Rozpoczęły się próby, byliśmy na jakimś spotkaniu roboczym w Krakowie. Ale podskórnie czułem ja i trochę inni też, że nie tędy droga. Wyobrażałem sobie taką wielką tablicę, na którą trzeba będzie postawić, że to powstało dzięki funduszom europejskim. Coś się we mnie wzdragało, że to przecież miało być przez wiarę. I jaki obraz to pokaże? Obraz Kościoła, który jest ubogim krewnym na garnuszku funduszy publicznych, a przecież jest inaczej. Bóg jest wszechmocny, a Kościół ma pokazywać jego mądrość. Kościół jest największą siłą w społeczeństwie, by zmienić rzeczywistość. Więc myślałem sobie, że taka tablica, że to z funduszy europejskiej, no, byłaby takim Ismaelem. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Ale sam też parę razy patrzyłem w inną stronę, z kolei na zachód, na chrześcijan w najbogatszych krajach, że mogliby się trochę podzielić. Jednak Bóg za każdym razem doprowadzał do takiego radosnego przekonania, że to pójdzie inaczej. Wyłącznie siłami Polaków i wyłącznie przez wiarę. I nie tylko mnie, bo także niektórzy z was przypominali, że to przecież miało być siłami Polaków. I tak się rzeczywiście stało. Cały ośrodek powstał siłami Polaków. Za wyjątkiem jednego małego okienka, powiedzmy w kotłowni. Jeden profesor teologii ze Stanów Zjednoczonych, gdy poznał ideę COEK, ofiarował równowartość jednego najmniejszego okienka.
można powiedzieć, ułamek ułamka promila. Nie wiem, dlaczego Bóg tak poprowadził z tym profesorem. Może kiedyś to zrozumiem. No, łatwiej byłoby mówić całkowicie rękami Polaków czy środkami Polaków. Nie chcę przez to powiedzieć, że korzystanie z funduszy europejskich, publicznych czy innych jest niewłaściwe. Było to niewłaściwe dla tego projektu, dla roli, jaką ma spełniać w planach Boga, jaką inspiracją ma być dla innych. Podobieństwa w wierze, jaką Bóg w nas buduje. Powracając do Abrahama, jego wiara później rozwinęła się. Możemy o tym przeczytać w kolejnym odcinku dzisiejszego fragmentu Listu do Rzymian. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane, takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Wiara Abrahama rozwijała się. Jaką była teraz? Wers 19. Nie okazał wahania, a więc stała się niezachwiana. Nie było wątpliwości. Nie było już niedowierzania. Było zupełnie inaczej. Teraz spokojnie wierzył obietnicy Boga z dnia na dzień cierpliwie. I ten okres jego życia został opisany jeszcze w inny sposób. W wersie 18 czytamy tam, że wbrew nadziei uwierzył nadziei. A więc spotkały się tu dwie nadzieje. Gdy nie było już jednej nadziei, uwierzył drugiej. Bo najpierw była nadzieja, że Bóg spełnił obietnicę zgodnie z prawami natury. Chodziło oczywiście o potomka. Tak jak małżeństwo modli się o dziecko, bo są trudności. No i wreszcie się udaje. Ale to jest zgodne z prawami natury. Chociaż wierzą, że Bóg podziała. Ale jest możliwa nadzieja wyższa, gdy człowiek spodziewa się ingerencji Boga wykraczającej poza naturalne prawa. I tak było w przypadku Abrahama. Gdy przyszedł czas, gdy naturalne możliwości się skończyły, no, mieli już pod setkę i tu był opisany ich medyczny stan. Przyszedł czas, gdy naturalne możliwości się skończyły, wtedy Abraham uwierzył wbrew tej pierwszej nadziei, tak? Możemy to zapisać też w naszym wykresie w postaci dwóch pozycji teraz na następnym slajdzie. Niżej wiara, że Bóg będzie działał w sposób naturalny, ale gdy to już nie jest możliwe, jeszcze wyższy poziom wiary, wiara, że Bóg dokona cudu. Kiedy Abraham zaczął myśleć, że Bóg będzie musiał dokonać cudu? Gdy stwierdził, jak czytamy, cokolwiek się za tym kryło, że nie ma już naturalnej nadziei. Już było wiadomo, że nie ma naturalnych możliwości na potomka. I od tego momentu nie miał już innego wyjścia, jak wierzyć, że Bóg dokona cudu. I tak rzeczywiście wierzył. Taką wiarę Bóg w nim zbudował. Gdy myślę o tej drodze, jaką Bóg nas prowadził przez te 12 lat, przyszło jeszcze jedno wyzwanie.
sąsiedni teren ze wszystkimi kosztami ponad 2,5 miliona. Jak nigdy dotąd, zwielokrotnione. Wielkim wyzwaniem było zebranie deklaracji, cegiełek i szpilek, pewnego minimum, które pozwoliłoby nam iść dalej i pożyczyć kwotę potrzebną na zakup działki, ale to dopiero połowa sukcesu. Jeszcze trzeba było pożyczyć taką kwotę i to w sposób, który by nas nie zniszczył, nie zadusił odsetkami. Trzeba było cudu. Bo jak można wytłumaczyć fakt, że udało się skompletować wszystkie potrzebne pożyczki, z których żadna nie przekracza oprocentowania na poziomie 3%, a niektóre niżej lub wcale, i żadna nie została pożyczona przez jakiś bank czy instytucję finansową, lecz przez ludzi i to większość spoza naszej wspólnoty. To skąd ci ludzie się wzięli? Jak to się stało, że przyszli do nas i powiedzieli, że chcą? Jak można to inaczej wytłumaczyć jak cud? Ja nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. I to na miesiąc albo dwa przed momentem, kiedy cały rynek finansowy oszalał. Prowadzenie Boże w tej sprawie jest po prostu niesamowite. Kto przekonał tych ludzi spoza naszej wspólnoty, by nam pożyczyli na takich warunkach? To Bóg rozpalił ich serca, a wewnątrz wspólnoty to samo. Więc taki poziom wiary, wiara, że Bóg dokona cudu. Ale to prowadzi do jeszcze jednego poziomu wiary, który w życiu Abrahama wyglądał jak? Czytamy o tym w końcówce 20 wersu, popatrzmy. Oddał przez to chwałę Bogu. Abraham, co wypłynęło z jego serca? Oddawał chwałę Bogu. Jego wiara wyrażała się teraz w tym, że był pod wrażeniem Bożej wielkości. Z jego serca płynęło uwielbienie dla Boga. Podziwiał Boga, cieszył się Jego wielkością. Przypisywał Jemu wszystkie swoje sukcesy i wielkie sprawy w swoim życiu. Więc jeszcze jeden punkt na naszym wykresie. Wiara przejawiająca się w uwielbieniu Boga. Jeszcze jeden slajd, chyba że nie wszystkie doszły, ale jest. Wiara przejawiająca się w uwielbianiu Boga. To jest kolejny etap naszej wiary, gdy Bóg ją buduje. Wiary, która zaczyna upatrywać w tym wszystkim jednego celu, poznanie wielkości Boga i życie pod wrażeniem Jego wielkości. Życie warte życia. Gdy więc mamy te nasze wszystkie przeżycia związane z naszym ośrodkiem, coś się w nas dzieje, coś w nas narasta, jakiś entuzjazm i może nie bardzo wiemy, co z tym zrobić, to możemy zrozumieć, co z tym zrobić. Wyrazić podziw dla Boga. Mówić Mu, kim On dla nas jest. Żyć pod wrażeniem Jego wielkości. To jest obraz tego, jak Bóg buduje w człowieku wiarę. I teraz już ostatni slajd ze wszystkimi zaznaczonymi poziomami. I to zaznaczenie właśnie wyznacza tą ścieżkę, po której Bóg buduje naszą wiarę. Tak Bóg buduje wiarę. Więc możesz dzisiaj wskazać na ten obraz i powiedzieć Bogu: Boże, zbuduj we mnie taką wiarę. Tego pragnę. Udostępniam Ci mojego ducha, moje serce, całe moje życie. Tak jak zbudowałeś tą wiarę w Abrahamie, tak zbuduj ją we mnie.
Popatrzmy więc jeszcze przez króciutką chwilę na nas, jak wygląda ta podróż wiary przez kolejne etapy i przeczytajmy jeszcze ostatnią część dzisiejszego fragmentu, która jest jakby podsumowaniem. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Od czego zaczyna się nasza podróż wiary? Jedno zdanie tutaj w wersie 24. Wierzymy w tego, który, co wskrzesił z martwych Jezusa. To jest obietnica, w którą uwierzył każdy z nas, gdy nawracaliśmy się do Chrystusa. Na przykład, jeżeli słyszeliśmy Ewangelię w formie czterech praw duchowego życia, to tam właśnie ta obietnica jest przedstawiona w prawie trzecim, że Chrystus umarł za nas i powstał z martwych. W te słowa uwierzyliśmy, gdy nawracaliśmy się do Chrystusa. Uwierzyliśmy, że Bóg wskrzesił Jezusa, że nasze grzechy zostały przebaczone i że jesteśmy zbawieni. Ale co się wkrótce ujawniło? Jaki stan naszej wiary? Tak jak zawsze, na początku. Wkrótce ta praktyczna wiara okazała się słaba. Gdy przyszły trudności, pierwsze próby, reagowaliśmy albo nadal reagujemy, jeżeli jesteśmy jeszcze na tym etapie. Czasami bierzemy sprawy w swoje ręce. Nie czekamy, aż Bóg spełni obietnicę, jak Abraham, który w pewnym momencie wziął sprawy w swoje ręce. Na początku nasza wiara okazuje się słaba. Możemy mieć wtedy też takie przeżycia, że wręcz wątpimy o zbawieniu, o swoim zbawieniu. Ale Bóg przez przykład Abrahama pokazuje nam, że wszystko jest w porządku. Abraham też na początku miał słabą wiarę, a jednak Bóg poczytał mu ją za sprawiedliwość. Abraham otrzymał od Boga zbawienie. Mimo tego, że wiara jego była wtedy jeszcze bardzo słaba. Była to słaba wiara, ale właściwie skierowana na Boga. Podobnie jest z nami. Na początku słaba wiara, ale skoro jest właściwie skierowana na Boga, On ogłasza nas sprawiedliwymi i zbawionymi. Chociaż nasza wiara wymaga dalszego budowania. I On zamierza ją dalej w nas budować. On chętnie się tym zajmuje. Nie ma dla Niego nic ważniejszego. A do nas należy, by udostępniać Mu swojego ducha. Dlatego właściwą jest modlitwa: Boże, zapraszam Ciebie na pierwsze miejsce w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz, abym był. Skoro o modlitwie mowa, to pozwólcie, że się o to pomodlę. Boże, podziwiamy dzisiaj to, jak działasz w naszym życiu od chwili, kiedy zapraszamy Ciebie, oddając Ci nasze życie. Dziękuję Ci za to, jakim jesteś budowniczym wiary, za to, że masz cel, który realizujesz ze stopnia na stopień, budując naszą wiarę i czyniąc ją coraz silniejszą w stronę doskonałości. Dziękuję Ci za to, że jesteś mistrzem właśnie w takim budowaniu, że często odczekasz ze swoim działaniem po to,
abyśmy później nie mieli wątpliwości, że to jest Twoje dzieło, że to Ty zrobiłeś. Dziękuję Ci za ten cud wiary, który budujesz w naszych sercach. I proszę, aby każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, mógł właśnie tego doświadczyć, aby mógł otworzyć swoje serce i pozwolić Tobie na to wspaniałe działanie. Wracając do dnia dzisiejszego i do naszego ośrodka, czujemy się trochę jak przed przyjściem dziecka na świat, prawda? Jeszcze parę chwil i to, na co czekaliśmy tyle lat, ma stać się rzeczywistością. Uruchomimy cały ośrodek. Więc emocje idą w górę, niemożliwe staje się możliwe, Bóg jest wielki. Więc ostatnie pytanie, jakie przeżycia uznamy za najbardziej szczęśliwe w naszym życiu? Czy będziemy tęsknili za przeszłością, a kiedyś to było tak, a kiedyś to było... Nie, raczej to będzie dzień dzisiejszy, bo Bóg buduje naszą wiarę coraz wyżej i to poziom naszej wiary wyznacza prawdziwą satysfakcję z życia. Gdy coraz bardziej możemy żyć pod wrażeniem Jego wielkości.